Piast grał bardzo długo w osłabieniu. My tego nie potrafiliśmy wykorzystać, chociaż stworzyliśmy sobie dwie, trzy sytuacje. No ale niestety, no, to jest chyba w ostatnim czasie naszą bolączką, że mimo stwarzanych sytuacji bardzo mało tych bramek strzelamy. No i dzisiaj nam się nie udało, ale jedyny chyba pozytyw tego wszystkiego jest, że zagraliśmy kolejny mecz na zero i mimo wyniku i mimo tylko jednego punktu na pewno napawa nas tą optymizmem. W drugiej połowie wydaje mi się też, że to do momentu nawet, kiedy jeszcze Piast grał w 11, to Śląsk narzucił już w drugiej połowie swój styl grania. To my utrzymywaliśmy się przy piłce, a naszym błędem w graniu w przewadze było to, że za dużo akcji próbowaliśmy przeprowadzić środkiem boiska, a wiadomo było, że tam Piast bardzo zagęścił i nie ma miejsca. Tak naprawdę te wszystkie groźne sytuacje były stwarzane po wrzutkach, po akcjach bokami, także na pewno to jest nauczka na przyszłość i myślę, że będzie coraz lepiej, bo Śląsk gra z meczu na mecz lepiej, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, stwarzamy sytuacje, których niestety nie potrafimy wykorzystywać, no ale myślę, że nad tym jeszcze spokojnie popracujemy i będzie lepiej.